przez wiele, wiele lat, głównie nie ja, koledzy, których tutaj będę wspominał, tworzyli aulę i tworzą ją nadal, tylko oczywiście w różnej konfiguracji. Dzisiaj z nami częściowo są zdalnie. Natomiast prawie od 7 lat co 2 tygodnie spotykamy się w tej sali lub też w jeszcze kilku innych poprzednich i czuję, że nam wszystkim, nie tylko tym, którzy to nie zainicjowali, zrobili te pierwsze spotkania, udało się coś naprawdę fajnego, bo to nie chodzi o to, żebyśmy tutaj robili, brali się za ręce, śpiewali razem piosenki, czy też znosili jakieś gładkie frazesy, tylko od początku auli chodziło nam o to, żeby pokazywać sobie wzajemnie, bo taka była idea, to, co jest najfajniejszego w przedsiębiorczości technologicznej. To myśmy sobie ukuli takie powiedzenie, takie słowo klucz, dlatego że nie chcieliśmy mówić wprost o przedsiębiorczości, od tego są izby, od tego są różne przedstawicielstwa, ale chcieliśmy mówić o tym, co później nastąpiło, wybuchło i o czym teraz obecnie się mówi jako o startupach. Wtedy używaliśmy tego pojęcia, ale jeszcze nie wiedząc dokładnie, czym jest startup. Do tej chwili, do tego momentu niewiele osób wie, czym jest startup, a ci, którzy wiedzą, udają, że to wiedzą. Ja też nie wiem, moja definicja jest zupełnie inna, podejrzewam tych, którą wy macie. Natomiast te pierwsze spotkania auli miały taki charakter bardzo kameralny. Możemy przyjąć, tu mogę sobie tak przywiął. OK. Czy wiecie, czym jest ta data, ewentualnie czym są te cyfry, liczby? Jak ktoś powie, to dostanie koszulkę. Mam dzisiaj raz. Bez Wikipedii, brawo, no. Usłyszałem stąd, kto to był? Ty. Ty pewno grasz w gry komputerowe, bo jesteś mężczyzną. Tu był pierwszy? A, Przemek. To ty grasz w gry komputerowe, bo jesteś mężczyzną, dostaniesz koszulkę Battlefielda 4. A ty dostaniesz inną koszulkę. Ty zapewne używasz wyszukiwarki Google i dlatego dostaniesz coś z jej logotypem. Pomarańczową. Będzie ci pasowała do czerwonych spodni. Widzisz, opłaca się przychodzić na aulę, człowiek wychodzi ubrany. Dobrze, więc faktycznie macie rację. Tak, to była pierwsza aula i to wyglądało tak. Spotkaliśmy się w miejscu, które po prostu było małym takim... To nie można powiedzieć, że to był gabinet, to było raczej miejsce, gdzie były usunięte sprzęty, ławki, siedzenia. Była firma Novel, dzięki Jarkowi Kowalskiemu, któremu bardzo dziękuję z tego miejsca. Człowiek, który uwierzył w to, że grupa kilku osób może mieć coś fajnego zaproponowania takiej firmie jak Novel. Trochę jakbyśmy poszli do IBM, powiedzieli, hej, IBM-ie, oddaj nam salę konferencyjną na kilka godzin w tygodniu, a my ci po prostu będziemy jeszcze robili, rzucali papierki na podłogę, będziesz musiał zapłacić stróżom za to, żeby tam dużo siedzieli i tak dalej. Kompletne wariactwo. To się udało. Dzięki głównie Krzyśkowi Kowalczykowi, którego też bardzo dziękuję za to, że to on był inicjatorem auli. Przyszedł, powiedział, hej, zróbmy coś takiego jak aula. Ja mówię, ale głupi pomysł. A on mówi, no dobrze, ale poczekaj. To się musi nazywać Aula Polska, bo Finowie robią aulę, w związku z tym my też musimy robić aulę. W ogóle do tej pory, jak się zapytacie, dlaczego Aula Polska została jako nazwa główna takiego eventu, ja nie wiem, ale została i już zostajemy z tym, że została. W związku z tym Aula Polska odbyła się pierwszy raz właśnie w budynku w biurze Novela. No jak widzicie, to właściwie jest prawie cała obsada tej auli, czyli ludzie, którzy przybyli. To było kilkanaście osób i tak raczej bliżej 20 niż 120. Ludzie siedzieli, potem była pizza, co stało się naszym przekleństwem, ponieważ ta pizza musiała skądś wychodzić, ktoś musiał za nią płacić. Mówię przekleństwem w tym sensie dla nas jako organizatorów, bo dla was, dla ludzi, którzy potem mają możliwość porozmawiania na zewnątrz, to pewno jest coś fajnego. Natomiast stąd się wzięła w ogóle idea pizzy. Myśmy po prostu traktowali to jako spotkanie wieczorne po to, żeby porozmawiać, wymienić się jakimiś myślami. I to głównie były osoby, które przychodziły regularnie. To była ta jak gdyby pierwsza podwaliny kładzione pod to, co potem, czym nazywamy aulę, to właśnie był Novel. No ale rozrastaliśmy się. I po jakimś czasie musieliśmy coraz bardziej stawiać wyzwania, jak to się ładnie mówi, temu, co nas zaczynało dotykać, czyli po prostu pojawiało się coraz więcej ludzi. Myśmy nie chcieli limitować przychodzenia na aulę. Do tej pory nie ma czegoś takiego, oprócz kubatury tej sali, właściwie nie stawiamy żadnej osobie nie odmówimy, chyba że pojawi się bardzo duża grupa osób, no to będziemy musieli coś wymyśleć. Natomiast wielkość lokalu, ilość pizzy czy jakaś inna zmienna nie była nigdy przeszkodą do tego, żeby w auli uczestniczyć. Oprócz tego trzeba było powiadomione o tej auli, no i czasami przyjść jeszcze na nią. No i okazało się w pewnym czasie, że potrzebujemy rozwijać się i to byli ci ludzie, którzy
pomogli, zbudowali tak naprawdę od samego początku zawsze tą aulę tworzyli. Chciałbym z tego miejsca podziękować bardzo serdecznie Krzyśkowi, Jankowi, Gorowi, Maćkowi, Marcinie, jego brodzie, Michałowi, Darkowi, Kubie i Mai, która prowadzi od dwóch lat aulę. Dlatego, że to jest tak, że większość z tych osób nadal uczestniczy i tworzy aulę i pod kątem merytorycznym, czy też pod kątem dawania kontaktów. Niemniej jednak po prostu aula musiała stać się bardziej profesjonalna i musieliśmy zacząć dbać też o to, żeby poziom tych spotkań, jeżeli coś obiecujemy, ten nasz commitment musiał być na profesjonalnym poziomie. Od samego początku chcieliśmy, żeby to nie przemieniło się w towarzystwo wzajemnej adoracji. Te spotkania musiały mieć pewien poziom. Stąd właściwie 2 lata temu kompletnie wycięliśmy kwestię startupów. To znaczy nie zapraszamy tutaj ludzi, którzy zbudowali coś 3 tygodnie temu albo 3 miesiące temu i chcą się tym pochwalić. To nie jest miejsce na aule. Na auli chcemy pokazywać przykłady rozwiniętych biznesów, te, które przetrwały rok, 2, 3, mają pomysł, realizują pewnego typu podziętą, jakąś myśl, którą sobie gdzieś tam założyciele na początku założyli. I to jest dla mnie jak gdyby też bardzo ważny sygnał dla wszystkich osób, które kiedykolwiek chcą się pojawić na auli. To nie jest tak, że my nie lubimy i nie wspieramy młodych. Czasami takie głosy słyszę, że ojej, no to już wyście obrośli w piórka i tak naprawdę teraz macie Anę na tych, którzy przychodzą i proszę was o to, żeby ich pokazać. To nie tak. Dlatego, ale zrozumcie też nas, jeżeli byśmy tu postawili co 2 tygodnie 5 ludzi, którzy by przychodzili i mówili, no mam firmę albo myślę o założeniu firmy, mam kupioną domenę i mam 2 lajkerów na Facebooku, to dla was siedzących tam to byłaby zerowa wiedza, a po jakimś czasie by się przemieniło to po prostu w dużą niechęć do tej imprezy. W związku z tym pozwólcie, że nadal będziemy zachowywali tą formułę, w której na tym miejscu z tej ex-katedra będą przemawiali do was ludzie, którzy mają w naszej ocenie o wiele więcej doświadczenia niż przeciętny startup, którym wy się spotykacie. Nie wypada też nie powiedzieć o partnerach, dzięki którym aula istnieje do tej pory. To było bardzo dużo firm, a na samym początku było bardzo, bardzo to oczywiście chaotycznie organizowane, dlatego że nie mieliśmy potrzeb tego typu, że ktoś nam musiał fundować salę albo właśnie dbać o catering, bo potrzebowaliśmy 50 placków zamówić, jak to jest obecnie teraz realizowane. Natomiast w pewnym momencie okazało się, że mamy jakieś potrzeby, typu ktoś przyjeżdża z zagranicy i fajnie byłoby go mieć na auli zaprosić, no ale ta osoba wymaga zapewnienia hotelu, też samego przelotu. No i tutaj nasza chęć do tego, żeby pomóc w tym momencie była niewystarczająca. Często, gęsto i tak dawaliśmy bardzo dużą część swojego czasu wolnego, poświęcaliśmy na budowanie auli, no ale tu się pojawiły jeszcze takie bardzo przyziemne kwestie po prostu dawania pieniędzy i płacenia za coś. W związku z tym wymyśliliśmy sobie, że wokół nas powinny się pojawiać brandy, firmy, marki i usługi, które będą fajnie się obracały czy w towarzystwie startupów, firm technologicznych, czy po prostu w tego typu środowisku. Było to kilka firm, na chwilę obecną jest to dosyć pokaźny wianuszek firm. I my też cały czas mamy takie przekonanie, że my chcemy współpracować i my chcemy, żeby na auli pokazywały się firmy, które mają według nas coś ciekawego z oferowania. Jeżeli to jest Idea Bank, to nie dlatego, że to jest fajny logotyp i polska firma, też, ale dlatego, że mają fajny program, który pomaga na przykład młodym przedsiębiorcom i w ogóle są nastawieni na rozwój przedsiębiorczości. Jeżeli to jest Samsung, to nie dlatego, że to jest fajny albo w ogóle operator czy producent telefonów komórkowych, tylko to jest firma, która na przykład ma rozbudowany dział R&D i chętnie, jeżeli jest taka potrzeba, być może będziemy to uruchamiali też, zaangażuje swoich inżynierów w odpowiedź na jakieś pytania, które my będziemy mieli albo aulowicze i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo ciekawe, jak przez te blisko 7 lat myśmy przekuwali bardzo proste komunikaty, one się przebijały do głów ludzi, którzy byli decyzyjni i są decyzyjni w tych firmach. Gwarantuję wam, że jakbyśmy się cofnęli w czasie 6 lat do tyłu, to 6 tam prawie pół i więcej trochę, to się nagle okazałoby, że jak mówicie tak, no wiecie, jest taki Twitter, taki Facebook, to jest bardzo wszystko fajne i tak dalej, to ludzie nadal nie rozumieją, po co jakkolwiek sposób mają łożyć pieniądze na tego typu imprezy. Nie widzą związku. Dla nich jest to... Przecież oni sprzedają produkty, których być może adresatem nie są ci ludzie, którzy siedzą na auli. Więc po co mają wydawać swoje budżety marketingowe, PR-owe, jakiekolwiek? Bo przecież to im nie przynosi bezpośredniej sprzedaży. To się zmienia, ale z drugiej strony to jest bardzo jasny sygnał, że nie oczekujmy, że ci wszyscy ludzie, którzy siedzą w tych pięknych wieżowcach, biurowcach, zrozumieją, co jest oczywiste być może dla was i dla mnie,
że jedna z tych małych firm, które pojawiła się kiedyś na Auli, dzięki Auli spotkało się dwóch przedsiębiorców, młodych entuzjastów i założyło jakiś podmiot, co się nie zdarzyło wcale tak rzadko, że właśnie dzięki takim firmom powstają potem większe firmy, one się rozrastają i potem na przykład potrzebują specjalnych usług bankowych albo jakichś usług związanych z PR-em i tak dalej. Do głów tych osób nadal to nie dociera. Ja mam z tym duży problem, ponieważ mi się wydaje, że jak chodzę na spotkanie i tłumaczę, że naprawdę opłaca się wspierać młode osoby, bo z tych młodych osób wyrastają już tak bardzo ordynarnie konsumenci, którzy będą kupowali wasze produkty, to widzę taki delikatny przebłysk po 7 latach i boję się, że ten przebłysk będzie zamieniał się w ten rozbłysk, natomiast to jeszcze musi upłynąć trochę wody w Wiśle. Więc daję wam też taki sygnał, że to wcale nie jest tak prosto, że my wyciągamy ręce i mówimy, słuchajcie, wszystkie firmy technologiczne, nie Samsung, nie to HTC, nie HTC to może Apple, bo wszyscy się biją. Nie, te firmy nadal, pomimo tego, że możemy pokazać, co się dzieje na Auli i na innego typu inwentach. Nie chodzi o to, że Aula jest jakimś tutaj świętą krową, bo jest dużo w Warszawie i w Polsce fajnych imprez, które mają podobny charakter. Natomiast to nadal jest tak, że to te firmy muszą być przekonywane. One tego nie rozumieją. Dla mnie to jest jeszcze sygnał do tego, że trzeba rynek edukować w drugą stronę, że my, idąc do takich firm, do takich usług, musimy po prostu mówić, słuchajcie, naprawdę, my za kilka lat będziemy mieli trochę większe firmy, trochę większe będziemy mieli pieniędzy, w związku z tym być może wtedy będzie nas stać na kupowanie waszej usługi, ale to nie jest tak, że my przeżyjemy bez was. Na szczęście są firmy, które nam w tym bardzo pomagają, między innymi firma, cały ekosystem, Akademia Rana Koźmickiego, bardzo bym chciał podziękować, dlatego że to jest... Oprócz Politechniki, która nas przygarnęła na początku, właściwie drugi podmiot taki związany bardzo silnie z edukacją, który w Polsce zrozumiał, że tak, opłaca się mieć takie osoby tutaj, gościć je, dawać im wsparcie, dawać im salę, pomagać w organizacji takiego spotkania, dlatego że to dla nich może być bezpośrednio potem przekładalne. I to oczywiste jest dla osób, które stoją z boku, mówią, no tak, bo być może te osoby, które przychodzą na aulę, na przykład zobaczą, że to jest fajne pomieszczenie, zobaczą te fajne plakaty na zewnątrz i zapiszą się na wasze studia MBA. Natomiast proszę mi wierzyć, odbyliśmy kilka takich spotkań z różnego typu uniwersytetami, szkołami wyższymi. Miałem wrażenie, że gadam do lustra i naprawdę trochę mi się odechciało. W związku z tym naprawdę jestem bardzo wdzięczny, że to właśnie Alka jest naszym partnerem i mam wrażenie, że trafiliśmy naprawdę pod dobre skrzydła. Jeżeli czegoś my nie zepsujemy, to raczej chyba sam Koźmicki nas stąd nie wyrzuci. Chciałem powiedzieć kilka słów o nowych partnerach. Firma Aftermarket będzie zajmowała się, docelowo jest to firma sprzedająca domeny i utrzymująca i też bawiąca się w hosting, natomiast będzie odpowiedzialna za to, żebyśmy dobrze jedli. W związku z tym, jak będziecie konsumowali pizzę i dzisiaj coś jeszcze słodkiego, no to pomyślcie ciepło o firmie Aftermarket, bo to ona to ufundowała. Kolejnym partnerem jest Spotify. Pewno słyszeliście, taka firma, która umożliwia odsłuchiwanie muzyki w chmurze. Będziemy coś kombinowali ze Spotify'em, na pewno jakiś konkurs mały pojawi się zaraz po dzisiejszej auli. Natomiast to jest bardzo ciekawy przypadek firmy, która zrozumiała i nawet nie musiałem zbyt dużo tłumaczyć, że jest to coś, co ta grupa docelowa auli jest dla was fajnym targetem i naprawdę bez dwóch zdań powinniście tutaj się pojawić. I dzięki Bogu, jak gdyby widzę, że teraz takich firm jest coraz więcej, natomiast pierwszą z nich jest Spotify, jestem im za to bardzo wdzięczny. Kolejnym partnerem będzie firma Samsung. Co ciekawe, firma Samsung pojawi się na Auli z trochę innej strony, niż się spodziewamy. To znaczy pojawią się ze swoim programem Mistrzowie Kodowania, który będzie przeznaczony bynajmniej nie dla takiej grupy jak wy, tylko właśnie dla dzieciaków. Mają bardzo fajny program, po prostu zaangażowali się chcą pomóc dzieciakom w Polsce uczyć się programować. I mają na to fajny sposób, będą przekonywali różnego typu ośrodki decyzyjne, też bawili się w bycie takim trochę adwokatem diabła. Oczywiście mają w tym swój interes, ale ja wierzę, że przy okazji jako taki side effect mogą faktycznie kilku młodym chłopakom, dziewczynom w Polsce pomóc. No i na koniec, prawie że na koniec, firma, której się bardzo, bardzo cieszę, dlatego że Google jako sam brand jest bardzo ciekawym partnerem, ale program, który Google prowadzi, czyli Google for Entrepreneurs, jest dla mnie przykładem tego, że po prostu tam ktoś myśli na górze i to myślenie na górze na przykład objawia się tym, czy przejawia się tym, że w Londynie powstał ogromny kampus, kilkupiętrowy dom, w którym młodzi ludzie mogą przyjść, skorzystać z lokali, są codziennie, jest kilka szkoleń na różne tematy, nie tylko związane z usługami Google'a.
I tam ktoś o to dba i to się opłaca i to jest fajne i to jest cool i tam dużo osób przychodzi i to się tej firmie po prostu nawet nie tylko wizerunkowo, ale po prostu się to opłaca. W Krakowie jest tak gdyby silne takie wsparcie dla Google for Entrepreneurs. Miałem okazję spotkać się z Easy Vidro, czyli osobą, która prowadzi Google Campus w Londynie. Powiedziałem mu, że trochę jak wygląda to z punktu widzenia nas, Polaków, osób z Wrocławia, z Warszawy, z Krakowa i tak dalej. Powiedział, że to jest dokładnie to samo, co słyszę od Hiszpanów, od Słowaków i tak dalej. Po prostu znajdujemy się na takim momencie rozwoju, my jako te państwa, które dobijają powoli do pewnego poziomu PKB, gdzie po prostu musimy bardzo gardłować o to, żeby te firmy, o których mówiłem poprzednio, po prostu zrozumiały, że im się opłaca pomagać, inwestować i współpracować. W związku z tym fajnie, że Google się będzie gdzieś tam z nami, wokół nas orbitował. Zobaczymy, co z tego wyniknie konkretnie. Ja bardziej liczę na jakiś program wsparcie bardziej związane z konkretnymi przypadkami z waszej strony, to znaczy jak ktoś będzie miał potrzebę pomocy czy też uzyskania informacji, co się dzieje na przykład dzieje w ekosystemie właśnie w Hiszpanii, we Francji i tak dalej, to zaangażujemy do tego dobrego wujka Google'a i po prostu będziemy próbowali te informacje wyjąć z pierwszej ręki. Idąc dalej, ponieważ będę trochę jak gdyby pokazywał tego, co zrobiliśmy, ale też tak naprawdę, co jeszcze przed nami. W tym roku po raz drugi w zmienionej formule zrobiliśmy Aulery, drugi raz w Gdańsku, bardzo żałuję, że nie w Warszawie. Spotkałem się już trzykrotnie chyba z włodarzami miasta Warszawa, teraz był dobry moment, będzie w przyszłym roku jeszcze lepszy. Natomiast Warszawa powoli zaczyna rozumieć, że ten event nie gryzie, tego typu spotkania są fajne, są cool i tak naprawdę one mogą robić dobrze PR-owo. Tak próbuję wam pokazać jak gdyby poziom na taki, jakim ja z nimi rozmawiam, natomiast serio, no, dla mnie jako warszawiaka z krwi i kości jest zawsze takim elementem takiego lekkiego uderzenia w twarz, jak jadę do Gdańska, co bardzo dziękuję miastu Gdańsk. Natomiast to, że ja po prostu przedstawiam, wykładam karty na stół, mówię, miasto Warszawa, pomóżcie, a miasto mówi, nie, my robimy innowacje wodociągach, w tam kolejnictwie i tak dalej. No okej, no to nie mogę bardziej jak gdyby tego tematu podgrzać i pokazać, no bo to jest jak wygląda, jak wygląda. Natomiast Aulery odbyły się w Gdańsku, zrobiliśmy to przy okazji imprezy InfoShare. Bardzo fajnie, dlatego że pojawiło się chyba w sumie z 1000 osób, na Aulerach było chyba około 200, więc sala trochę była oczywiście mniej wypełniona, niemniej jednak widzimy, że to ma sens. Tym bardziej, że ludzi, którzy, czy firmy, które są nominowane i wygrywają Aulery, dziwnym przypadkiem potem spotykają fajne rzeczy w życiu. I tutaj bez dwóch zdań mogę powiedzieć, że jeżeli jakikolwiek konkurs w Polsce jest, który w jakiś sposób wspiera, pomaga młodym startupom, firmom technologicznym, to Aulery na pewno są taką jedną z tych lepszych imprez. Dlatego, że nie dzięki temu, że my sobie siedzimy i wymyślamy, a teraz weźmiemy Pixersów i im damy nagrodę, albo no to może cool taką firmą jest Brand24, tylko w tym roku było to chyba już 20 jurorów, którzy z różnych krajów, tego, że nie tylko z Polski, nie tylko z Europy, ale ze Stanów i z Australii i tak dalej, dotrzymuje informacje o firmach i oni decydują, to już nie my. My zrobiliśmy pierwsze dwie edycje, reszta już było robione przez ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z Aulerami. W związku z tym to nie my wybieramy te firmy i nie my decydujemy, czy to jest firma fajna i ma perspektywy rozwoju. Niemniej jednak, pomimo wszystko, te firmy, na przykład takie jak UXPin, o której może słyszeliście, że teraz trafili na fajnego inwestora, nie wiem, jak firma pod tytułem Humanway, która też ma... Okazuje się, że bycie firmą, która gdzieś się pojawia w okolicy Aulerów powoduje, ja się śmieję oczywiście, że to jest jakiś skutek Aulerów, ale na pewno to przekonuje ludzi, którzy chodzą i są w funduszach i mówią, no dobra, no to w takim razie mamy dwie firmy u siebie na biurku, ale jedna z nich otrzymała jakieś tam wyróżnienie branżowe, niezależnie od tego, czy to jest przyznawane przez krąg osób wtajemniczonych, czy też jakąś dziwną szarą masę. Więc wierzę w to, że pomoc nawet w takiej formie ludziom, którzy przychodzą, mówią, ok, mam biznes, zgłaszam się do was, jeżeli coś u was wygram, czy będę nominowany, to serio to mi potem pomaga w rozmowach czy z inwestorami, czy z potencjalnymi partnerami. W związku z tym Aulery będziemy na pewno kontynuowali, mam taki diabelski plan, żeby w tym roku zrobić coś jeszcze większego. Jutro będę rozmawiał z ludźmi, którzy robią bardzo duży event na Ukrainie, ale niestety widzę, że naprawdę Polska na mapie takich imprez jest postrzegana trochę jak taki, no nie kraj, gdzie chodzą białe niedźwiedzie, ale ciężko gdyby tu ściągnąć kogokolwiek, bo trochę jak gdyby ci ludzie nie widzą sensu. Ukraina, Kijów,
Rosja to jest OK, bo tam jest blisko rynku rosyjskiego. Berlin to rynek niemiecki, Anglia i tak dalej to są fajne rynki, bo tam mówię o jakimś zrozumiałym języku. Polska, jak się mówi, przyjdź do Polski, bądź jurorem, przywieź kilka startupów, pokaż się. Nawet Bułgarze, nawet Rumunii, tak? Jest jakieś takie wzruszenie ramion, więc trzeba o to walczyć. Tutaj też kieruję te słowa do różnego typu innych organizacji, które działają i podobnymi rzeczami się zajmują. Po prostu musimy jakoś zacząć działać razem, bo to nikt tutaj w Warszawie tego nie zrobi sam, ani nikt w Krakowie, ani nikt w Poznaniu, tylko my musimy jakoś razem wspólnie usiąść i zacząć myśleć strategicznie, grupowo. Bez tego obawiam się, że nie wyniknie żadna duża impreza, która będzie odnotowana, nie wiem, jak Le Web we Francji, tak, gdzie przyjeżdżają wszyscy, bo tam wypada być, a głupie jest, że w Warszawie czy w Polsce po prostu nie ma takiej imprezy. Ja przynajmniej się pod tym kątem wstydzę, bo to znaczy, że po prostu nareszcie jesteśmy traktowani trochę jak piąte koło u wozu. Okej, co dalej? Przede wszystkim zmieniamy stronę, bo ona trochę będzie inaczej wyglądała, to jest jakaś tam 1/10 tego, co będzie na tej stronie, bo ona się przewija, oczywiście jest responsywna i tak dalej. Natomiast no było już mi wstyd w zeszłym roku, bo rozmawialiśmy z kilkoma osobami i tam pokazywano nam palcem, że są informacje aktualności z 2011 roku. Ja się biję w piersi, ale niestety popsuł nam się mechanizm i osoba, która to w jakiś sposób ogarniała, nie była w stanie nam pomóc, więc zmieniamy masa wysiłku zachodu, w związku z tym musieliśmy przy pewnym sensie zmienić całą filozofię myślenia, auli i tak dalej. Mam nadzieję, że w ciągu 2 tygodni będziecie już mogli to sobie zobaczyć sami. I wierzymy też, że na przykład to, co jest dla mnie bardzo ważne, o czym może niewiele osób wie, ale to, że na przykład chłopaki tutaj co 2 tygodnie nagrywają filmy, wrzucają je online i one są dostępne i potem ludzie się dziwią, że Aula ma jakiś kanał na YouTubie i że można coś tam obejrzeć. No mamy, tak, od roku nagrywamy filmy. Niektóre na przykład jak Aula poświęcona podatkom, optymalizacji podatków, cieszę się tam jakimś kosmicznym powodzeniem, ale na stronie głównej na Auli, obecnej aulapolska.pl, tego nie widać. Ja biorę to na siebie, to jest problem, który zidentyfikowaliśmy całkiem niedawno, aczkolwiek tak, mamy takie materiały, mamy też możliwość zapisywania się na newsletter, co pokaże, Auli jest problemem, bo ludzie mówią, no dobrze, jak się mogę dostać na tą Aulę, o której tyle mówicie, przecież nie ma żadnego okienka zapisania newsletter, a tylko tak zapraszacie na Aulę. No właśnie, bo jakoś nikt o tym potem nie pomyślał, czy wcześniej. Okej. Będziemy starali się ułatwić też wam kwestię zapisywania się i przychodzenia i odczekowywania się, bo to dla nas ma bardzo duże znaczenie. Znaczy, powiem wam dlaczego. Z 2 powodów. Po pierwsze, duża grupa osób to jest coś, nad czym pracujemy. Po prostu zapisuje się, nie przychodzi. Nie wnikam dlaczego. Pogoda, komunikacja miejska, zmęczenie i tak dalej. Natomiast dla nas jako organizatorów jest to problem, dlatego że jeżeli zapisuje się 300 osób, a przychodzi 150, to te 150 wirtualnych osób nie tyle, co psuje nam wizerunek i zajmuje, czy też świecią potem krzesła pustkami, tylko to się wiąże z tym, czy otwieramy kolejną salę, która jest tutaj za tą tam przegrodą, czy zamawiamy więcej pizzy, czy przy okazji jakichś nagród pojawiają się nagrody większej ilości i tak dalej. W związku z tym prośba ogromna do was. Ja wiem, że czasami jest tak, że podejmuje się decyzję tak na zasadzie impulsu, ale mówię jak gdyby jak jest, co nam to daje i co nam jak gdyby to przeszkadza. Przeszkadza nam to w planowaniu kolejnych auli. Już pali licho to, że nie przyjdziecie, tylko jest problem taki, że my planujemy właśnie do każdej osoby coś podwieszamy i to nam bardzo przeszkadza w organizacji auli. W związku z tym próbujemy cały czas wymyślić idealny sposób, taki kamień filozoficzny, święty graal, co zrobić, żebyście wy bez żadnego problemu wchodząc na aulę mogli po prostu się zaczekować. Jest kilka rozwiązań, ale mówimy bardziej oczywiście o mobile, w związku z tym pozostańcie w nasłuchu, będziemy o tym bardzo, bardzo informowali. To właściwie wszystko. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które do tej pory były na aule, bo to głównie wam te aule się odbywały w sposób fajnie zorganizowany. Myśmy w zeszłym roku po ostatniej auli wypuścili ankietę, która była wypełniona dosyć skrupulatnie przez większość osób. Pojawiły tam się ciekawe bardzo wnioski, większość nas rozbawiła do łez, chociażby taki na przykład, żeby no właściwie płacić za aulę osobom, które przychodzą. Nie pamiętam, czy to było w formie żartu, ale tak to odebrałem. Większość osób, znaczy część osób też żądała, to było takie żądanie, eksplicite napisane, dlaczego nie ma streamu? Przecież stream jest to normalne teraz, ja chcę stream, nie będę przychodził tam do Koźmińskiego na 19, ja chcę stream. Okej, no równie dobrze możemy jeszcze zaprosić tancerki, tak, rozdawać kabriolety, nie ma problemu. Czy żeście zrozumieli, to nie jest problem nasz organizacji, to jest problem po prostu kasy. Stream kosztuje. Jeżeli chcemy streamować za każdym razem, trochę się to miesza, znaczy dla nas jest to wydatek kompletnie bez sensu, bo albo zapraszamy was na salę i robimy to w celu po to, żebyście wy przyszli i potem ze sobą jeszcze pogadali po części oficjalnej,
Albo zróbmy tak, że będziemy udawali, że ktoś jest na sali i będziemy tylko robili nagrania do puszki. No ale z mojej perspektywy to nie o to chodzi. My nie jesteśmy eventem, który ma być oglądany przez 200 tysięcy ludzi i wywalać serwery w Onecie, tylko jesteśmy eventem pod tytułem hej, spotkajmy się, przyjdźmy na salę, zobaczmy, pogadajmy ze sobą i być może z tego się narodzi biznes. Tak do tej pory Aula funkcjonowała i też bym chciała, żeby Aula funkcjonowała dalej. Dziękuję bardzo.